Szukajcie zbawienia, mówi Pan, bo czas ziemi przeminie. Szukajcie życia wiecznego, bo te, które sądzicie, że posiedliście, jest chwilą. Wy nie wiecie, jaki mój tata był niezniszczalny, jaki był niezależny, jaki był wolny. Na starość, kiedy już chorował, mówił, jaki głupi byłem. Dobrze, że wiara w nim została, którą pielęgnował przez życie i skupił się na Panu Jezusie. To samo nas wszystko czeka. Zostawił wielkie pole na ubocy, na ciotcynem. Wszystko zostawił. Wszystko zarosło. Cenimy to, co robił, bo to służy Jemu. Ale czy to wystarczy na zbawienie? Szukajcie życia wiecznego. Śmierć towarzyszy wam na każdym kroku, a wy wszyscy nie uznajecie jej. Nie dajecie jej prawa do istnienia. Wypychacie ją ze swoich umysłów. Tu 24 lata wpadł pod tramwaj. Tu 19. Tu 15 poszedł na zawał. Nie wymieniam już 40-latków, 50-latków. Oni umierają, noc to podchodzą, a my się zachowujemy, że ta przygoda nie dotyczy nas. Czasami nucicie dramatyczną pieśń Juliana Tuwima. Aniołkiem nie był, niech go błogosłania, ochrania, ale napisał pieśń. Nie zdążył! Jeszcze się kiedyś rozsmucę. Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. Żył jak pies, umiał jak pies na bawie zakopanym. Wiecie o tym? Nie wiecie. Uczyli was literatury, uczyli. Ale prawdy o życiu nikt nie powiedział. Nie uznajecie jej. Nie dajecie jej prawa do istnienia. Wypychacie tą śmierć wasz swoich umysłów. Wasze postępowanie przypomina zachowanie małych dzieci, które ze strachu, jak czasami Marysia ukochana, zamykają rączką oczy, bo jak widzą jakieś niebezpieczeństwo i myślą, że Boga nie ma. A ono dalej jest. Ta śmierć dalej jest. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, ale ono nie przestaje istnieć. Przestaje być tylko widoczne. Perfekcyjnie zgodziliście się na aborcję, na eutanazję. Wszystko ta cywilizacja klepnęła. Przecież już 10 lat temu wołałem, jak przejdzie eutanazja, to przejdzie próg zabijania. Wejdą formy zabijania. Paręnaście dni temu 40-letnich śledców, którzy tracili wzrok dwóch braci, którzy mieli dobrą pracę w Holandii, wszystko mieli, funkcjonowali dobrze, przekonał lekarz do eutanazji, po co mają cierpieć i żyć w takich warunkach. I zabił ich! Śmierć jest już postanowiona dla każdego z was. Znam dzień, mówi Pan, i godzinę waszej śmierci. Wszyscy umrzecie. Ale jaka będzie wasza śmierć? Zależy od was. Moi aniołowie czuwają nad każdym moim wyrokiem. Dziś jest ta bitwa dwóch potęg. Ci, którzy zdominowali i zniewolili świat, opowiedzieli się za tronem i panowaniem Lucyfera i szatana, robią wszystko, aby was perfekcyjnie, nas skontrolować. Chipy, podsłuchy, pieniądz wirtualny, żebyście nie wykonali żadnego ruchu.
nie zdążą tego zaprowadzić, bo aniołowie Pana czuwają nad rozkazami, moi drodzy, Boga. Moi aniołowie czuwają, mówi Pan, nad każdym moim wyrokiem. Wielu z Was, jeśli się nawróci, może, mówi Pan, przedłużyć swoje życie. Jeśli nie, przez wzgląd na moje miłosierdzie ukrócę wasze istnienie na tej ziemi, abyście nie ściągali jeszcze większych kar na siebie i na całą ludzkość. Informuję was, Bóg rozpoczyna swój plan pod kryptonimem Moja Ziemia. Dlatego rozpocznie działanie w sprawiedliwości, kiedy się nie nawrócicie, ukróci wasze istnienie na tej ziemi, abyście nie ściągnęli jeszcze większych kar na siebie i na całą ludzkość.